Wysłuchajmy dziś listu pasterskiego biskupa bielsko-żywieckiego na rozpoczęty Wielki Post. Drodzy bracia i siostry, rozpoczęliśmy kolejny Wielki Post, który w naszej diecezji zbiega się z ogłoszeniem roku arcybiskupa Józefa Bilczewskiego. Jego centralne uroczystości odbędą się 20 marca 2023 roku w setną rocznicę śmierci pasterza, którego papież Pius XI nazwał jednym z najwybitniejszych biskupów swojej doby. W jego nauczaniu i działalności wybijają się trzy tematy, które pragniemy podjąć, określając kierunek naszych tegorocznych wielkopostnych wysiłków. Są to Eucharystia, rola Maryi w życiu osobistym i naszej Ojczyzny oraz troska o wiarę i wychowanie młodych ludzi. Przed 125 laty ówczesny profesor Uniwersytetu we Lwowie, ksiądz Józef Bilczewski, opublikował przełomowe opracowanie na temat wiary w Eucharystię w początkach Kościoła. Dowodził, że nauczanie Kościoła katolickiego z końca XIX wieku nie różni się od wiary chrześcijan pierwszych wieków, którzy wiernie zachowali słowa i zamiary Chrystusa. Warto dziś wracać do świadectw z czasów, gdy chrześcijanie stanowili mniejszość w pogańskim świecie. Byli okresowo prześladowani, pogardzani, wykluczani z różnych środowisk i zawodów. Eucharystia zaś od początku IV wieku mogła być sprawowana jedynie w prywatnych domach, stąd liczba jej uczestników nie przekraczała 50, 100 czy 200 osób. Dziś może nam się wydawać, że ówcześni wyznawcy Chrystusa z odwagą i gorliwością uczestniczyli w liturgii. Tymczasem bywało i tak, że na początku I wieku biskup napominał innego biskupa: zwołuj częściej zgromadzenia, zapraszaj wszystkich po imieniu. Tak pisał na pewno wieziony na śmierć męczeńską Ignacy z Antiochii do Polikarpa, biskupa Smyrny. Dziś w wielu kościołach Europy Zachodniej na niedzielne nabożeństwa przybywa garstka osób, choć pocieszające jest to, że istnieją również żywe parafie lub wspólnoty prowadzące ewangelizację. Dla tych chrześcijan niedzielna Eucharystia ma taką wartość, że na przykład wyjeżdżając na weekend, na wypoczynek, przeznaczają sobotę, by w niedzielę wrócić na południową mszę świętą. Wiedzą, że bez niej nie znajdą umocnienia na cały tydzień. Tym bardziej na zaproszenie na niedzielną Eucharystię powinno wystarczyć, że wspominamy w niej śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, przez które zostaliśmy uwolnieni od grzechu. Jednak idąc za przykładem świętego Ignacego, zapraszam każdego z was na coniedzielną mszę świętą, by dziękować Bogu, słuchać słowa, przyjmować pokarm, którego nigdzie indziej nie znajdziemy. Święty Józef Bilczewski znany był z wielkiej czci wobec Maryi, co potwierdzają świadkowie jego życia. Liczne kazania maryjne, a także obszerny list pasterski o czci Najświętszej Maryi Panny z 1903 roku. On też jako arcybiskup Lwowa 28 września 1904 roku zwołał pierwszy kongres maryjny dla Polaków ze wszystkich zaborów. Na jego prośbę 25 listopada 1908 roku papież Pius X ustanowił święto Królowej Korony Polskiej, najpierw dla archidiecezji lwowskiej i przemyskiej, które później było obchodzone w całej Rzeczypospolitej wraz ze wspomnieniem Konstytucji 3 maja. Arcybiskup Bilczewski uzyskał także zgodę papieską dla archidiecezji lwowskiej na dołączenie do litanii luterańskiej, loretańskiej, wezwania Królowo Korony Polskiej, módl się za nami, które w odrodzonej już ojczyźnie przyjęło brzmienie Królowo Polski, módl się za nami. W roku 1909 na wieść o kradzieży koron jasnogórskiego obrazu
i o zamiarze ufundowania nowych przez cara Mikołaja II arcybiskup doprowadził do tego, że władcę Rosji uprzedził papież Pius X, który ufundowane korony przekazał delegacji Polaków z trzech zaborów. W odwecie władze carskie nie pozwoliły na udział arcybiskupa Bilczewskiego w rekoronacji w Częstochowie. Trzecią wielką troską arcybiskupa Bilczewskiego była młodzież zarówno szkolna, którą poznał katechizując w Kętach i Krakowie, jak i akademicka z Uniwersytetu we Lwowie. Dobrze wiedział, jak ważne decyzje podejmuje się w okresie dorastania. Zawsze pragnął jak najlepiej wychowywać i uformować młodych ludzi na wartościowych obywateli i dojrzałych wyznawców Chrystusa. Dziś w naszej trosce o wychowanie młodego pokolenia największy problem stanowi rozejście się światów, rodziców, nauczycieli, kościoła i dorastającej młodzieży. Dzięki mediom społecznościowym młody człowiek mnoży swoje kontakty z rówieśnikami niemal z całego świata, a równocześnie trudno jest mu porozmawiać o ważnych sprawach z rodzicami i bliskimi. Moi drodzy, piszę ten list, gdy trwa straszliwa wojna, także na terenach archidiecezji lwowskiej, której pasterzem był arcybiskup Bilczewski w latach 1901-1923. Wywodzący się z naszych Wilamowic święty pasterz zawsze zabiegał o zgodne życie obok siebie ludzi różnych wyznań i religii, ale także osób mających korzenie polskie, niemieckie, ruskie, ormiańskie czy żydowskie. Zabiegał o pojednanie i wyciszanie konfliktów i o ustanie nieraz zapiekłej nienawiści. Zawsze gotowy spieszyć z pomocą potrzebującym. Idźmy jego śladami, gdy szaleje nienawiść, agresja, lęk, niepewność, eksterminacja i próby wydziedziczenia ludzi z ich własnej ojczyzny, niedaleko nas za wschodnią granicą. Na wielkopostny trud duchowy niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Podpisał Roman Pindel, biskup bielsko-żywiecki.